teraz myślę, że on wie, co robi. Słyszałeś, pułkownik? W chuj poważnie to wszystko traktujecie. Pułkownik myśli, że motywacja i dyscyplina mogą zdziałać cuda. Dalej, rusz to dupsko. Szybciej, już nie dam rady. No ruchy! I tu ma być ta motywacja? Na południowej stronie wyspy mamy obóz roboczy. Dla niezdolnych do służby. Niektórzy wymagają dodatkowej zachęty. Tak. No już, za mną. Tak jest. Ustaw się z innymi. Powodzenia, St. John. Do ciebie też się dobrał. Nieważne. Ej, stary. Dobrze cię znowu widzieć. St. John, tak? Syn kaznodziei. Taylor, co ty tak ciągle pieprzysz o tym synu kaznodziei? Ja sobie robię. Jak ci poszło? Z czym? Z tą babką, której szukałeś, co się z wami woziła. Źle. Dawać błyskotki, zegarki i inne badziewie. Dalej, do wora. Jasne, stary, jak tam chcesz. Chyba cię pogięło. Rekruci nie mają rzeczy osobistych. Poza tym ten szajs i tak jest rozkradany. No już, wyskakiwaj. No jasne, ktoś ukradnie nam szajs. Nie pierdol, gościu. Baczność! Spocznij. Nie chcemy żadnych gości. Jesteście tu, bo was zaproszono. Zwerbowano przez naszych ludzi. Odpowiadając mi, podajecie najpierw nazwisko, a potem imię. Jakoś sobie radzę, jak inni. Nazwisko. Kurwa. Atkins. Crystal. Sir. Ilu ludzi zabiliście? Wcześniej czy potem? Odpowiedzcie. Jeb się! Wszyscy robiliśmy rzeczy, które nam ciążą. Żeby przeżyć. Przetrwać. Wszechmocny to rozumie. Wszechmocny nam przebacza. Ale tu... Na twarzy tej kobiety widzę znamiona szatana. Więzienne tatuaże. Dowód na to, czym kiedyś była i wciąż jest. Właśnie tacy ludzie jak ona, słudzy szatana, sprowadzili na nasze głowy gniew wszechmocnego. Zabrać ją do obozu. Co to? Jeb się! Wszyscy się jebcie! Gównożerców, no bieńskie dupy! Chodź, paniusiu, idziemy! Gdzie te łapy? Ruchy! Odbij ode mnie! A co z nim? A wy co? On też ma dziary! Taylor, wait. No i nie, sir. Ja nigdy nie siedziałem. Nigdy nikogo nie zabiłem, nic z tych rzeczy. Siedzieliście w syfie kawał czasu? To znaczy ja... Wiem, jak się strzela. Mój tata brał mnie na polowanie, jak byłem mały. W obozie przy Klimat Falls, a potem... A z wami jak, synu? Znacie się na broni? St. John, Deacon. Tak, znam się na broni. Jesteście włóczęgą. Wystawcie prawe ramię. 10. Górska. Irak. Afganistan. Wasze zasługi, tylko nie kłamcie. Rozpoznam. Byłem raz. Zasługi miałem. Nienawidząc każdej zasranej chwili. Kłamstwem się nie skalacie. Brawo. Podnieście prawą rękę. Czy solennie przysięgacie wspierać nową konstytucję naszych Stanów Zjednoczonych? Broniąc jej przed wrogiem, znanym i obcym. Świadczyć jej zapisom, szerzyć je i być bezwzględnie posłusznym rozkazom. Pytam, czy przysięgacie? Przysięgam. Yeah!
Uważaj się! Chodźcie ze mną. Ostatnio kapitan Cory nie sprowadza zbyt wielu rekrutów. Musi mieć o was wysokie mniemanie. No, siedziałem w syfie spory kawał czasu. Dobrze znacie się na świrusach? Tak jest. Znaczy się, wiem tyle co wszyscy, ser. Super, super. Chodźcie tu. Lekarz rzuci na was okiem. Całkiem nieźle. Puls silny. To paskudne oparzenie. Co się stało? A, miałem przygodę z kominkiem. Kominkiem, co? Kto to opatrzył? No ja. No Stamal. W sumie nieźle. Dzięki. Tylko nie zdejmuj, bo stracisz ramię. Łapiesz, amigo? Tak, łapię. Tylko przyjdź do mnie z tym za kilka dni. Kumam. I jak? Facet się nadaje. Lara bien. Wyskakujesz do syfu? Nie, doktorze. Ja tiene novia. Jest już zaklepany. Niech zgadnę. Wiedźma z Wyspy Magów. Vaya con Dios. Powodzenia. Idziemy, synu. Normalnie nie toleruję niesubordynacji, zwracania się do oficera per wiedźma, ale robię drobne wyjątki w przypadku co bardziej ekscentrycznych oficerów. Tak jest. Robię wyjątki, ponieważ wszyscy żyjący mają nadal rolę do odegrania. Wierzycie w Boga, St. John? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A zatem najwyższa pora pomyśleć. Bóg ma wobec nas plan, a moim planem jest to. Nie rozumiem. To miejsce. Miałem wizję, nie starotestamentową. Nic z tych rzeczy, żadnych rydwanów ognia czy płonących krzewów. Po prostu obudziłem się pewnego ranka, jeszcze zanim boska plaga spadła na świat i wiedziałem, że to jest moje miejsce na ziemi. Crater Lake, a Wyspa Magów? Nazywam to Arką. Znasz może historię Arki Noego? Tak, znaczy się, tak jest. Znaczy, chyba wszyscy ją znają. W istocie. Bardzo mało ludzi czytało Biblię albo Księgę Objawienia. Ma pan na myśli Księgę Rodzaju, znaczy historię Noego, to ona jest z Księgi Rodzaju, ser. Tak, oczywiście. Dobra, synu, trzeba was obstalować. Synie, czemu nie? Wiesz, nie stoimy najlepiej z mundurami, przyznaję z bólem, ale... chyba coś tam... O! Jest. Przymierzcie to. Całkiem nieźle leży. Ja to wezmę. Nie chcę się kłócić, ale dał mi go stary przyjaciel. Stary przyjaciel? Niewielu już takich zostało, co? Niewielu, racja. Dobrze, żołnierzu, ale nie chcę tego oglądać. Teraz jesteście z nami. Normalnie nowi rekruci zaczynają od szeregowego, ale skoro kapitan Cory poręcza za wasze polowe doświadczenie, damy wam na start rangę kaprala. Dzięki. Moje gratulacje, synu. Dziękuję panu. No, znajdziemy wam robotę. No dobrze, to co to ja mówiłem? Opowiadał mi pan o Arce, ser. A tak, Arka. To, co tu widzicie, to tylko jej mała część. Za nami jest cała sieć jaskiń i przejść, która prowadzi stąd aż na sam szczyt stożka. Kiedy skończymy już pracę, wypełnią ją tysiące nasion, roślin, plików komputerowych i książek. Nasz stary świat może i przepadnie, ale nasze dokonania w dziedzinie medycyny, nauki i technologii nie zginą razem z nim. Nie, ser. Ale ta wyspa to coś więcej niż tylko Arka Kapralu. To twierdza, forteca. Przy północnej bramie składujemy dość amunicji, żeby wydać walkę świrusom. Mamy karabiny, granaty, ciężką broń maszynową i wyrzutnie rakiet.
Mamy też narzędzia do wytwarzania amunicji. Każdego typu, każdego kalibru. To nasz obszar budowy maszyn. Jeśli musicie naprawić motocykl, porozmawiajcie z oficerem dyżurnym. A tutaj, dzięki Starej Gwardii Narodowej, powstaje flota ciężarówek i innych pojazdów. Kiedy oczyścimy już autostrady z hord, zaczniemy odbudowę wszystkich ulic i mostów. Wasza strategia wypalania i karczowania zatrzyma traszki czy rojaki, ale autostrady tak nie oczyścicie. Horda przejdzie, ser. Wiemy o tym, kapralu. Hordy. Hordy to coś zupełnie innego, prawda? Ale odnośnie nich też mamy plan. Jaki plan? Benjamin Franklin powiedział kiedyś, nie planując, planujesz swoją porażkę. Nie popełnimy tego błędu. Nasze główne siły są tutaj, przy bramie, gotowe wyruszyć na mój rozkaz. W tych namiotach mieszkają setki kobiet i mężczyzn, jak wy, którzy przysięgli poświęcić swoje życie tej walce. Ale dla was przygotowałem coś innego. Mam zadanie, które wymaga czegoś więcej niż przetrwania w syfie i strzelania z broni. Podołacie temu, synu? Tak jest, sir. Cokolwiek pan potrzebuje. Pytacie, jak zamierzamy pokonać hordę. Zaraz wam pokażę. O, kurde! Cholera! Wszystko w porządku? O, ej, pułkowniku, proszę mi wybaczyć. Za dużo acetonu w tej porcji. Porucznik Weaver to nasz chemik. Pracuje nad nowymi sposobami... Rozpieprzania! ...zwalczania wroga. Przepraszam, ale tak. Jestem Weaver. James. St. John, Deacon. To trucie o wojsku to tak pro forma, nie, pułkowniku? Porucznik Cory zwerbował kaprala St. Johna. Jak trzeba wam czegoś z syfu, pytajcie jego. Dokładnie tak. Masz, potrzebuję kilku rzeczy. Co tutaj robisz? A, po prostu nowy żel do łączenia kwasu naftenowego z palmitynowym. Pracujesz nad napalmem? No, tak. Gość zna się na rzeczy. W sumie zgadywałem. Nie chcę przeszkadzać. Oj, nie ma sprawy. O, pułkowniku. Jestem naprawdę blisko. Bardzo blisko. Dobrze. No. Bardzo dobrze. To gdzie teraz? Pewnie do wiedźmy. Zajmijcie się sobą. Raz jeszcze przepraszam za moich ekscentrycznych oficerów. Nie ma za co, sir. Został ostatni przystanek. Chociaż ufam pracy porucznika Weavera. To, co zaraz zobaczycie, może być naszą przepustką do zwycięstwa. Tutaj. No dobra, co to jest? Proszę pani, ja tu wszystko mam w formularzu. Czy to jest zmiękczacz do tkanin? Nie, proszę pani. To przeczytaj mi to. Aktywne składniki. Chor, chlor, chloroform... I terpen, no i... Wynocha. Wypadł stąd! Matt, to nie ma sensu, jak sama sobie będę zwozić zaopatrzenie. Damy radę. Porucznik Whittaker, to jest kapral St. John. Nowy nabytek Coriego. Ma spore doświadczenie w syfie. Czytaj to. Co? Czytaj to. Chyba umiesz czytać, prawda? Aktywne składniki, chloroform, aterpineol, alkohol benzylowy, ostrymetylu... Nada się, kiedy może zacząć? To ja nie przeszkadzam. Kontynuujcie. Zostaw nas. Sara. Baczność, żołnierzu!
Sara, ja... Nie. Nie. Nie, ty... Ty nie żyjesz. Ty nie żyjesz. Miałeś przecież nie żyć. Hej, nie żyjesz. Już dobrze. Żyjesz. Jestem tutaj. No ale czekaj, przecież nic nie rozumiem. No, ja myślałem, że zginęłaś i... Nie, najechali nas, no i... Uciekliśmy na południe. Niro, tak, oni mówili, że nikt nie przetrwał. Spotkałem O'Briana i znalazłem to miejsce. Upadło i powiedzieli, że wszyscy poginęli. Nie sądziłem, że... Nie wierzyłam, że się jeszcze spotkamy. Nie. Ej, słuchaj, możemy nie zaraz wyjechać, pojechać gdzieś i nie patrzeć na siebie. Poczekaj. Chodź! Nie! Nie, Deacon! Nie mogę! A... Trzymają cię tutaj siłą? Nie, ty nic nie rozumiesz. Prowadzimy wojnę. Nie rozumiesz? To wojna, którą możemy wygrać. Nie przyjechałem tu na wojnę. Mogę pomagać. Mogę coś zmienić, ale nie... Nie mogę pójść z tobą. Muszę tu zostać. Nie łapiesz tego, że możesz zostać ze mną? Pomóc mi? Słuchaj, po wszystkim zrobimy, co chcesz. Możemy pojechać, gdzie chcesz. Kapitan cię szuka. Tak jest, rozumiemy. Czekaj chwilę. To twój formularz. Dziękuję, żołnierzu. Kapral St. John do porucznika Weavera. Odbiór. St. John do kwatery głównej. Tu Weaver. Mogę wam jakoś pomóc, kapralu? Na formularzu napisano, że potrzebujecie rtęci. Jakieś pomysły, gdzie ją znajdę? Jasne. Powinienem był napisać. Można ją pozyskać z tego...
cynogru. Jednostka Koriego znalazła kopalnię na północ od Diamond Lake. Jedź tam i skontaktuj się ze mną na miejscu. Tak jest. Ej, tak między nami, to kiedy pułkownika nie ma w okolicy, to skończ z tym, tak jest, czy... Nie, ser, dobra? Czuję się przez to staro. Kapral St. John? Tak jest. Wejdź. Właśnie się raczę herbatą ziołową. To zasługa pani porucznik. Chcecie trochę? Jest świetne natrawienie. Nie, ser, dziękuję. Ja tylko szukam grafiku zadań. Mam dla was zadanie. Pewni ludzie, kapralu. Nie żeby zasługiwali na to miano. Porwali jedną z naszych. Porucznik Justin Norwood. Dobrą oficer. Czyli mają ją i... No tak, sprowadzają z powrotem, ser. Z pomocą takich jak wy jeszcze odbijemy ten świat. Odmaszerować. Kapralu St. John, musimy się spotkać. Będę na posterunku Diamond Lake. Zrozumiałem. Przyjadę najszybciej jak się da. Jestem zmęczony.
Ej, co ty tu robisz? St. John, Kapralu, St. John! Słyszysz mnie, człowieku? Ej, czy to w ogóle działa? To radio chyba nie działa. Taylor, tak, radio działa. Co jest? Deacon St. John, hej! Znaczy się, wiesz, nic takiego, tylko no, sprawdzam, co u ciebie. Nie widziałem cię od czasu tego całego zaprzysiężenia. To było coś, no nie? Wiesz co, jestem jakby trochę zajęty. Co? Hej, co do diabła musisz? Co kazali ci zrobić? Co... Bo ja jestem w piechocie, czy jakimś tam niecałe dni palimy gniazda, ścinamy drzewa, targamy drewno. Więc co ty robisz? Badania. Wysłali mnie do syfu i kazali znaleźć surowce dla oficerów pracujących nad czymś. O kurwa, słyszałem o tym. Tak. Pracują na bronią biologiczną, czy chemiczną, czy jakąś zwalczyć wirusów do gołej ziemi. Mam rację? Ha, no masz. Słuchaj, naprawdę muszę spadać. Dobra. Słuchaj, stary. Chodzi o to, że zaczynam się zastanawiać nad tym całym wojskowym gównem, wiesz. A tak w ogóle, jakiego radia używasz? Na pewno nikt cię nie... A tak w ogóle, jakiego radia używasz? Na pewno nikt cię nie monitoruje? O kurwa! Tak właśnie myślałem. Muszę spadać, bez odbioru. W dziesiątkę. Kapralu, Deaconie, St. Johnie. Hej, słyszysz mnie, człowieku? Hej. Taylor, czego chcesz? O, jesteś, dobra. W końcu rozkminiłem, jak używać tego cholerstwa. Mamy bezpieczny kanał i tak dalej. To co tam, stary? Jestem trochę zajęty, więc... Tak, jasne, pewnie. Przepraszam, stary. Słuchaj, krążą plotki, że do obozu trafiają prochy i to tuż pod pułkownika. Podobno dobry towar. Może wiesz coś na ten? Jedź pan, Taylor, więc nie wiem nic na ten temat. A czemu pytasz? Nie, ja też nie. Po prostu taki jeden gość, jeden z nowych rekrutów zachowuje się podejrzanie, cały czas się kręci w tej z powrotem, więc pomyślałem, że będę go śledzić, nie? Zobaczę, o co chodzi. Ach, cholera jasna, gościu, posłuchaj mnie, idź do Coriego, on się tym zajmie. Zrozumiano? Tak, to dobry pomysł. Tak, dobrze, panie St. John. No to pogadamy później, stary. Bez odbioru. O Jezu, Taylor, co ty znowu odpierdalasz? Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Federalni byli jak płaczące dzieci, przyssane do piersi nas, podatników. Ale choć są głupi, nie wolno nam ich lekceważyć. Musicie wiedzieć, że największe szychy kryją się gdzieś w jakimś bunkrze i czekają, aż wirusy wyginą. Nie ocalili głodnych ani swoich cennych wyborców. Wiecie, dlaczego tak naprawdę są u władzy? Ocalili elitę. Mężczyzn i kobiety, którzy mieli układy. A teraz siedzą pod ziemią i pewnie piją sobie szampana, czekając, aż to się skończy. A tymczasem my tu umieramy, cierpimy, po to, by federalni mogli zacząć od nowa. Ale nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy. Nie jesteśmy tak głupi, jak im się wydawało. A kiedy wyłonią się, żeby odzyskać świat, kiedy wirusy już wymrą, będziemy na nie czekać. Oj, będziemy. Pożałują, że kiedykolwiek wyściupili nosy z ukrycia. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. O Jezu! Nawet tutaj nie mogę uciec przed
jebanym radiem! Nowy Oregon! Przyda się. Okej. Wykorzystam to. Porucznik Weaver, zgłoście się. Jestem w kopalni. Jasne, jasne. No dobra, stary. Rozejrzyj się trochę. Raport mówił o zestawach do badania rudy. Będziesz go potrzebował. Zestaw do badania rudy. Zrozumiałem. Cynober jest czerwonawy, ale się nie błyszczy. Jest taki matowy. Tylko zbadaj rudę. Musi być czysta przynajmniej w 60%, albo na nic mi się nie przyda. Dobra, rozumiem. Zestaw do badań, zestaw do badań. Do diabła. Gdzie ja znajdę zestaw do badania rudy? A może w jednej z tych chałup? A, tutaj nic nie ma. Okej. Dobra. Thank you.
Jest. Zestaw do badań rudy. Dobra. Kanister. Ciekawe. Co mówił? Czerwona i matowa skała. Cynober. Dobra. Teraz muszę go zbadać. Okej. Dobra. Koniec paliwa. No jasne. Sprawdźmy, czy pompa wciąż działa. Dobra, a teraz cię zbadamy. Dobra, to się nada. W porządku, może się rozejrzeć i znaleźć tego więcej. Pompa górnicza. Nawet wtedy musieli mieć problemy z podtopieniami. Muszę ją tylko, no, włączyć.
Już niewiele brakuje. No to jazda. Dobra. O, no cholera. Okej, niedobrze. O, tak. Dobra. Działa. Muszę skończyć zbierać rudę, a potem wypierdalać z tego miejsca. Tutaj jest więcej. Dobra, zobaczmy jak z czystością. No nieźle. Trzeba jeszcze jednej albo dwóch próbek. Tutaj jest więcej. Badam. Tak, ty się nadasz. Jeszcze może jedna. To nie wystarczy. Potrzebuję więcej. Szyb windy. A niech to. Ciekawe, gdzie to prowadzi. No nic, trzeba spróbować. Potrzebuję więcej cynobru. Muszę znaleźć więcej rudy. Dobra, potrzebuję więcej rudy. Więcej. No, wystarczająco czysta. Dobra, Rudo, zobaczmy, czy jesteś czysta. Tu co jest? Kolejny tunel. Wygląda na to, że opuszczono go dawno temu.
Nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Poruczniku Weaver, tu St. John. Mam cynober, o który prosiliście. St. John, super, super. Już prawie jestem gotowy. O, o, czekaj chwilę. Pomóc jakoś, poruczniku? Weaver, skończył mi się alkohol izopropylowy. Masz trochę? No, mam flaszkę wódki w namiocie. Wpadnij później. Jezu, nigdy nie odpuścisz, co? Nie bądź taka, dobra? Pierdol się! Ech, te kobiety. Przepraszam cię. Tak czy siak, podrzuć mi te rudy, jak tylko będziesz mógł. Musisz mi przynieść jeszcze parę rzeczy. Bez odbioru. To się przyda. Więcej złomu. Przyjrzeć dokładniej.
Co my tu mamy? Ha, teraz jesteś mój. To ja, otwórzcie tę cholerną bramę. Kapralu, czego potrzebujecie? Kapralu, witaj. Poruczniku. Nie, spoko. Zostaw ten szajs przy drzwiach. Nie. Chodzi o ten wojskowy szajs. Chyba tego właśnie potrzebujecie. Spoko. No, dokładnie tego. Ej, zaczekaj chwileczkę. Proszę.
Polistyren. Tak, wiesz, jak te białe piankowe kubki, paczki fistaszków, bez sprawy. Tak, kumam. Ej, ej, a w ogóle jak poszło z naszą wiedźmą z Wyspy Magów? Znaczy porucznik Whittaker? Myślałem, że zostawisz to pierdolenie przy drzwiach. To wszystko, kapralu. To wszystko.